Paweł Kukiz o zespole do spraw. Sędziów pokoju Paweł Kukiz o zespole do spraw. Sędziów pokoju, kropla drąży skałę. Kropla drąży skałę, to jest ten jeden z postulatów, które od 6 lat jak mantrę powtarzam. Tak lider Kukiz 15 Paweł Kukiz odniósł się do powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę zespołu w sprawie wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Prezydent Andrzej Duda zdecydował w czwartek o powołaniu zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie opracowania legislacyjnego dotyczącego wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Zespołem będzie kierował profesor Piotr Kruszyński, który zasiada w nim z rekomendacji lidera Kukiz 15 Pawła Kukiza. Zadowolony z powstania zespołu jest Paweł Kukiz, który w sprawie jego powołania spotykał się kilkukrotnie z prezydentem. Przede wszystkim cieszę się z tego, że będzie nim kierował profesor Kruszyński, który jest współautorem naszego projektu o sędziach pokoju, co daje nadzieję na to, że prace będą szły w kierunku, które są bliskie naszym oczekiwaniom, powiedział poseł. Kropla drąży skałę, zaznaczył Kukiz. To jest ten jeden z postulatów, które od 6 lat jak mantrę powtarzam, dodał. Prezydent mówił o kwestii sędziów pokoju m.in. w wywiadzie w TVN24. Odnosząc się do reformy wymiaru sprawiedliwości stwierdził, że trzeba przede wszystkim zmniejszyć kognicję sądów. Być może właśnie powinna powstać na przykład instytucja sędziego pokoju, po to, żeby częściowo odciążyć dzisiejsze sądy powszechne od orzekania w bardzo prostych sprawach, które można byłoby łatwo rozwiązać, w jakichś kwestiach prostych sporów sąsiedzkich, w kwestiach mandatowych, powiedział Andrzej Duda. Poinformował wówczas również, że w jego kancelarii trwają prace nad projektem dotyczącym sądów pokoju. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy w stanie przedstawić propozycje. Są problemy i dyskusje konstytucyjne na tym tle, więc sprawa nie jest taka prosta, ale ten proces reformowania polskiego sądownictwa musi być kontynuowany, podkreślił prezydent.